Materiał powstał we współpracy z firmą Spaftik, zajmującą się realizowaniem szerokiej gamy specjalistycznych usług spawalniczych. Cześć, witam Was serdecznie, Retro Szpunta Wam się kłania. Witam Was serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku. W odcinku takim, troszeczkę bym powiedział, wspomnieniowym, z racji tego, że mamy troszeczkę więcej czasu, jeśli tak to można powiedzieć. A w związku z tym, iż jakiś czas temu rodzice, przeszukując swoje archiwa związane ze zdjęciami, przynieśli mi dokładnie 3 zdjęcia sprzed ponad 20 lat z moimi ówczesnymi komputerami, no postanowiłem Wam je oczywiście pokazać, no i powiedzieć parę słów związanych z historią powstania poszczególnych zdjęć. No i na pierwszą ogień, linię ognia, weźmiemy sobie zdjęcie z 1990 bodajże 4 roku, tak mi się wydaje. Zdjęcie, w którym to wspólnie z moją siostrą Oliwią, jeśli to będziesz kiedykolwiek oglądać, to oczywiście Cię pozdrawiam. Siedzimy przed oczywiście Commodore 64. No, na tym zdjęciu jest mała mistyfikacja, bowiem jeśli dobrze pamiętam, była to sobota, nie pamiętam dokładnie kiedy, ale było gdzieś tak w granicach między 17-18 godziną, oczywiście po południu. Ja w tym momencie oczywiście skończyłem grać, miałem grania dosyć, wyłączyłem Commodore i oczywiście wyszła moja mama z aparatem, no i poprosiłabym włączył jakąś grę, no i wspólnie z siostrą zaczął grać, bo ona by po prostu chciała nam zrobić zdjęcie. No z racji tego, iż po prostu już mi się nie chciało tego robić, no to włączyliśmy telewizję dokładnie. Pamiętam, że przyłączyłem na stację muzyczną MTV, więc w tym telewizorze, jeśli się dobrze przypatrzycie, to jest logo MTV, jakiś tam teledysk. To nie jest wcale żadna gra, więc to jest taka troszeczkę ściema, no ale powiedzmy na potrzeby oczywiście zdjęcia, taką mistyfikację z moją siostrą żeśmy zrobili, oczywiście na potrzeby tego zdjęcia. Także pierwsze moje zdjęcie, póki co jedyne z Commodore 64, z tym moją pierwszą oczywiście jednostką, którą niestety z bólem serca muszę się przyznać sprzedałem po kilku latach mojemu koledze. Mimo najszczerszych chęci odkupienia niestety nie udało mi się, ponieważ on ją gdzieś już podział, pewnie podejrzewam, że wyrzucił. Także to byłaby historia związana z tym pierwszym zdjęciem, a drugie zdjęcie to jest zdjęcie z 1998 roku. To już jest zdjęcie oczywiście z moim pierwszym komputerem klasy PC, który notabene rodzice kupili mi na jesień we wrześniu 1996 roku, a wszystko to związane było oczywiście z nauką, a właściwie z potrzebami związanymi, które będę potrzebował ucząć się. No tak to wtedy się mówiło, że komputer jest potrzebny do nauki, natomiast wiadomo było, że każdy z nas oczywiście potrzebował do wiadomo do czego do grania. No i na tym zdjęciu są oczywiście nasi znajomi, których poznaliśmy na wczasach. Przyjechali na zaproszenie nasze do nas, my potem w rewanżu pojechaliśmy też również ich do nich, odwiedzić ich. No więc tu jest na tym zdjęciu mój pierwszy PC, a jaka jego konfiguracja była, to było oczywiście Pentium 120, 16 MB RAM-u, dysk 1,3 GB Seagate, dysk CD-ROM na pędzie chyba razy dwa, no i Atimach 1 albo 2 megówka karta graficzna. Tak mi się wydaje. No i trzecie zdjęcie to jestem ja oczywiście przed moim sprzęcikiem. Podejrzewam, że to zdjęcie było zrobione nieco później, gdzieś jakieś pół roku później, czyli powiedzmy na moje 18 urodziny, to był gdzieś tak 1999 rok. No i tutaj już właśnie miałem właściwie, rodzice nam zakupili porządne biurka. Było to i oczywiście porządne stanowisko komputerowe ze specjalną podkładką pod monitor. Oczywiście tutaj był założony
również filtr na monitor, nie wiedzieć po co. Podobno oszczędzał oczy, tak? Oszczędzał oczy, a właściwie wpływ tego szmelcu z komputera, czy też z monitora na zdrowie. No i to właściwie by było moje stanowisko komputerowe. Mój pierwszy komputer, niestety z bólem serca również muszę powiedzieć, że części chyba gdzieś rozsprzedałem, a samą obudowę wyrzuciłem, aż strach się przyznać, na świetnik, po prostu na świetnik, ale w tamtych czasach nikt do tego nie przywiązywał uwagi tak jak teraz, do opakowań, do kartanów, do boksów, do styropianów i tak dalej, i tak dalej. No niestety, gdybym wiedział, gdybym był troszeczkę starszy, to pewnie bym sobie na pamiątkę zostawił, a tak nie, tak czy siak, niestety wszystko wylądowało praktycznie na śmietniku. Mój pierwszy zestaw komputerów. Także to by było tyle, jeśli chodzi o te trzy zdjęcia. Jeśli gdzieś kiedyś uda mi się u rodziców znaleźć jeszcze jeden, przynajmniej jedno zdjęcie, a wiem, że takie było, gdy siedziałem na podłodze, grałem w jakąś grę, to pamiętam, że było takie zdjęcie, mój piesek Tola Jamnik zawsze lubił przysiadać sobie, leżeć sobie na moich kolanach. Ja sobie w tym momencie grałem oczywiście. Pamiętam, że takie zdjęcie było również. Muszę pójść do rodziców i poszukać w różnego rodzaju zbiorach. Jeśli mi się uda, to Wam oczywiście też zaprezentuję. No i to by byłoby wszystko w dzisiejszym odcinku związanym z takimi wspominajkami, ze starymi zdjęciami sprzed ponad 20 lat, z moimi pierwszymi komputerami, zarówno 8-bitowym Commodore 64, jak i pierwszym komputerem klasy PC. Także dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Do zobaczenia. Cześć.